Dzień dobry, ja jestem Nerwarien. Dzisiaj Team Heretics podejmuje Vitality. Wczoraj było zwycięstwo ładne, Vitality zresztą też wygrało po raz pierwszy. Ale no dzisiaj mam nadzieję, że Heretics będzie zwycięskie, bo dzisiaj no nie idzie dobrze drużyną, którym kibicuję. Dajcie kciuka, dajcie suba i dajcie jakiś ładny komentarz, jak wam się podobała gra Heretics. Wczoraj była koszula, wygrali, więc dzisiaj stwierdzam, dzisiaj też koszula. Kij z tą koszulką Heretics. Let's go! Zobaczymy, co tu się wydarzy. Vitality 1-3, Heretics 2-2. No fajnie by tę trójeczkę z przodu było mieć, więc oby się to udało. Proszę. Sedna Varus, na razie bany. Rumbles Carner. Dobra, oni w AD Carry, my w topa strzelamy. We Photona. No Photona raczej najlepszy zawodnik Vitality, więc ma to raczej sens. Ale czy Flaket jest najlepszym naszym? Chyba niekoniecznie. Jeszcze Koras. Flaket Korasem grał. Więc niech będzie. Co tam dalej? Co banujemy? Flaket jak doi. Oby dzisiaj jakoś tak kurczę sprawniej to Heretics grało. Heretics banuje Tristanę BWT. No dobra. Co tam na first picku można grać? Iverna? First pick? O kurde, dobra, no ciekawe podejście dla Lenkasa. Coś, jakiś pomysł mają. A my gramy Vitalia od razu? A, Vitalia. Klasyczny duecik. Pożo. Marcinek uśmiechnięty. Wyrowski też. Wyśmienicie. Zwyrobiał Artur, jeśli dobrze pamiętam chyba. Arturito. No i Vitality. Co tam do tego Iverna? Czy najpierw bot zabierają, czy... Bot. Ezreal. Dzisiaj w tym. Gen.G na T1. Bardzo fajna gierka Ezreala. Ładnie tam kierował. Ty, no to jest bot lane Gen.G z dzisiejszego poranka. Dokładnie to grali. Zobaczymy, czy Karzy i Hylissang też tak potrafią zagrać. Jak Pace i Delight. Hey, Delight? Chwila, tam był Delight? Nie no, Delight chyba. Ale jeszcze się upewnię. Bo nie jestem do końca przekonany. Ale chyba tam Delight'cik był. Nie, Lechens. Głupo to powiadam. Delight to był w Hanwie. Ale mamy Zeri, dobra, Flaket lubi te Zeri grać. Fajno. Na razie mi się podoba, jak to draftujemy. Tylko ciekaw jestem, co Trymbi dostanie. No i Trymbi. Proszę, dzisiaj dobra gierka. Dobre granie dzisiaj. Musi być. Bany Jone. Dobra, no BTO gracz lubi Jone. Plus fajnie z Ivernem siedzi. Spoko ban, podoba mi się. Mądre. Ban w Gragasa, Wundera. Okej. Dużo Wunder zresztą tym Gragasem gra w tym roku. Taki jego bezpieczny pik. Co tam jeszcze w mida można zbanować? Albo w topa. Jakieś Camille, coś takiego. Jakiś Jax. O. Twisted Fate. No dobra. Spoko. Ciekaw jestem jaki support. Co tu można zagrać? Alistar, Rakan, Rel. Dużo jest tych możliwości. OJ się rozmyśla komentator dla Vitality. No nie wiem. K'Sante zbanowany we Wundera. Okej. No i co będzie? Kurczę, albo Alistar, albo Rel moim zdaniem. A tu jednak Rakan. W sumie Rakan Zeri to takie duo dość często grywane. Spoko, może być. A oni co tutaj? Coś tam w miarę ofensywnego trzeba zagrać. Mid-top. Bo damage'owo na razie bardzo blado wyglądają. Po stronie lewej. Więc ja bym właśnie jakiegoś albo tam Camille, albo Jaxa widział na topie chyba. Tak myślę. Chociaż banowanie K'Santego to chyba nie będzie jednak jakaś Camilla. LeBlanc. Ty, oni mają ten? Magnum? Lody Magnum? Piu, piu, piu. Renekton. No dobra, jakiegoś Gnara możemy zagrać. Kamila? No nie wiem, czy jakaś taka wybitna jest tutaj. No tam raczej nie. Sion po prostu, tankowanko. On Jack z Renekton raczej średnio. Kręcą chłopaki. Popka. No dobra, niech będzie. Papier Renektona powinna być jako tako spoko. Zawsze tam LeBlancem można złapać, czy Leonę. W porządeczku. Dobra, ty, podoba mi się nasz draft. Fajnie, fajnie wygląda, jest ok. A przeciwnicy, no nie wiem, Iverna plus LeBlanc, jakieś takie dziwne połączenie, mid jungle. Będzie dobrze. Kompozycyjnie jest git. Musi to chodzić. Są tam chłopaki w studiu jakieś? Coś, ktoś jest. Nie wszyscy oglądają Euro, się okazuje. No dobra. Let's go. Vamos. Vamos, Heretics. Co my tu mamy? Runy. Standardzik. BTO z first strike'iem. Ale to raczej standard na LeBlance. Może od tego patcha już się będzie od tego odchodziło, bo ponerfili. Ale tak, no to można śmiało grać. Bar na redzie podłożony. A my nie kładziemy żadnego. Co oni tam o jakichś koniach gadają? O co chodzi? Dobra, gdzie zaczyna Jankos? Czy gramy do bota, czy gramy do topa? Ale idzie Bablu Boffa, czyli gramy do topa. Albo ewentualnie gramy na invade może w tego Iverna, coś takiego? Na AD carry klęsy. Ten klęs od Ezreala, taki trochę dziwny. Nie ma tam co czyścić aż tak bardzo, super, no ale dobra. A, czy zawsze Ignite'a zczyścisz? Albo Charma ewentualnie, ale to... No dziwne. Nie było takiej wielkiej potrzeby, można było nawet z TPK-iem zagrać na jezie. Tutaj spokojnie. Drugi level z Wyro, bo wzięli Warda. Nie można meczu spokojnie obejrzeć. Ajaj. Ale spokojnie, i tak na razie chill. Nie no, Ivern totalnie free dżungla. Spokojnie sobie robi, bez inwade'ów. Ja w ogóle mam ostatnio wrażenie, że dżunglerzy mało kombinują teraz. Tylko tak każdy tego fruktira robi. Nie widzi się ganków na trzecim, drugim levelu już za bardzo. Spoko, Wunder. Spokojnie. It's fine, it's fine. Nie wiem, te early game jakoś mi tak nudzą ostatnio. Mało się dzieje. Mało co dymy. Kropelka od Zwyro, w porzo. No i Linkas, level 4 po full clearze. Będzie próba dive'u. LeBlanca, zobaczcie, że schodzi z mida już. Będzie zadymka. Powinna być. Jeszcze wart, żeby zobaczyć, czy ktoś tutaj nie będzie podchodził. O, ładnie. Okej. Nie okej. Czy okej? Kto tam ma grał u nich? Ivern. Jezu, czysty dive. A Jankos do bazy wrócił po prostu. Ty, no oni żadnego flesza nawet nie spalili, żeby to zagrać. Ja pierdykam. Tragedia. Na topie też nie zagraliśmy nic. Jeszcze kraba wzięli. No średniawa, średniawa. Fajnie tutaj Karziego najpierw. Ładnie. Klęsa musiał zużyć. No ale później dojazd. No nie dało się za bardzo. No szkoda, że chociaż jednego killa nie wyciągnęliśmy z tego. Średniawa. Mamy kula, tam ci mają Shina z kropelką. Ajajajajaj. Jeszcze kit dla Ezreala. Dla Iverna drugi. Chociaż lepiej, że tam niż na LeBlance raczej, nie? Na pewno będziemy musieli tutaj smoki grać. Przeciwnicy nie mają zbyt dobrych smoków z Ivernem. Miejmy nadzieję, że od razu będzie kontrola tych smoczków. Okej, zasadzka. Pod Jankosa. O kurde, Marcin, wiesz to? Nie, nie mają damage'u. Ale pobijam go trochę nieźle. Jeszcze w rejty pobrane. No, Jankos musi wracać do bazy, więc szybkiego smoka nie będzie z tego. No, na razie ręka ładnie. No, it's fine, it's fine, it's fine. Wszystko w porządeczku. Ale nie wiem, to early game od Heretics. No nie jest turbo kolorowo. Ale wierzę, że później w teamfightach będzie odbitka. Ty no, ale Jankos leci do Void Grabów, tak jakby. Czyli smoka nie gramy. Ty no, na każdej linii prowadzą złocie. Ech. Na topie to tam się nic nie wydarzy. Exp plus level. Oj, zwyruś. Jak to jest, że oni cały czas jakieś coś zagranie robią, coś gdzieś próbują, a my... No nie wiem, Jankos tak trochę na spekcie gra tę grę. Na razie jeszcze nic nie był w stanie zrobić, a Jankos już tutaj, tu na bocie, tu na midzie. Coś tam aktywnego się dzieje, nie? A u nas na nic na razie. To i tam Lincas? Mówią na niego? Nie, Linkas? No, idą do kurcza Jankosowi. A nie, jednak nie. Iverna do mida jednak. No, Zwyro bez flesza. Hylissang na miejscu. Zwyruś. No, jest Hylissang. Ja pierniczę, no. Ale mi się to nie podoba, jak to chodzi. Jezu. Ty, no, ale bez kitu. Zwyro wyminął Q od Iverna, wyminął E od LeBlanki. A tu wchodzi jeszcze Leona z flashem, no i tego już nie ominiesz. Wundera trzyma się na tym topie. Teraz smoka nie możemy nic. Jankos będzie miał 6 level po tym grąpie. No może... Może teraz coś. Hylissang bez flesza niby. Ej, 3000 złota mają przewagi. Co jest, kurde. I jeszcze reczka w dwie osoby. I jeszcze smoka robią. Ej, no come on. Co to ma być? Wszystko oddajemy? No Iverna będzie solo, smoka robił? Co my sobie jaja robimy? Ja pierdzielę. Ty no nie wiem, o co chodzi. I to jeszcze smok z tym Heal and Shield Power, więc dla Iverna przyjemny. Kurde. Ciężki dzień do dzisiaj do kibicowania, naprawdę. Jankosik, dawaj, na mida, może coś zagramy. Coś trzeba robić gdzieś. Ten na topie, 15 CS-a. No, na midzie powiedzmy, że równo. Na bocie też 15. W zaokrągleniu. Dobra, Jankos pod topa. Coś z Wunderem gramy? No, ale jest szansa, że go wywalimy? No nie, no Jankos podchodzi, od razu recall. No dobra, 9. minuta, Marcin gra normalnie jak Ewelina, niewidzialny. Może teraz jakieś podejście do drużyny przeciwnika, coś Iverna poszukamy. Ty, Ivern już z Redemption, kurde. Dawaj, dawaj, coś zróbmy. No, daj mu, niech przejmuje. Chociaż... No i Marcin to trochę spóźnione. No i nic z tego zejścia. Nic a nic. Trymbol. Uważaj, uważaj. Leonerka. Nie weszła. Fart. Sfajro? Come on, chłopaki, come on. Tyle, 3500 straty. Ja pierdykam. Czemu jesteśmy tak diffowani? Na każdej roli dosłownie. Ciężko się na to patrzy. No i Hylissang nawet tam nie miał zasięgu. Że nikt nie jest tankowaty po stronie Heretics? No coś tam mamy. Nieźle, Karzy. Pasyweczka z graspem. Spoko. Ty, to teraz będzie 4K. No, Ivern ma 1000 golda prawie przewagi na 2. Dobra, 6 Void Grabów. Taki mamy plan. Tylko, że Karzy idzie na topa już. Więc no chyba 6 nie będzie. 4 mamy na luzie, ale... Trzeba się ewakuować. No, mam przynajmniej tego jednego Void Graba do przezywania. Kiedy jakaś akcja? Kiedy Heretyk przeprowadzi pierwszą akcję? 12 minut. Nic na razie nie było. Nie, mówiłem o tym wczoraj, ale kurczę, no serio, to Heretyk zaczyna mi przypominać Rogue z poprzedniego pół roku. Zero jakiegokolwiek, kurczę, jakiejś aktywności. Tylko tak gramy, czekamy po prostu. Jesteśmy bardzo reaktywni. Nie ma naszych żadnych jakichś takich akcji, kurczę. No więc trzeba liczyć na to, że może na smoku coś. Jakaś bitka. Please, please, please. Pod Krakena w ogóle ten. Zeri, no dobra. LeBlanc z Ludenem. Oj, no i 4. akcja na topa. No i patrz, Vitality, kurde, cały czas jakieś ruchy. Trymbol, spokojnie, spokojnie, dobra. Plejty lecą. No 4 plejty na bocie, 3 plejty na topie. Kurczano. O. Erka. Flaket. Lecisz? Lecimy? No dobra, przynajmniej też spalony. Redemption zużyte. Ja pierdzielę. Ej, no 25 CS na AD Carry różnicy. No jak to się dzieje, że aż taka strata? Okej, tu naświetlają wizję od Vitality. No nie no, bardzo dobrze grają, kurczę. Chyba ta wczorajsza wygrana trochę dała wiatru w żagle. Krab na górze robiony. A co ze smokiem? Oddajemy? No, przynajmniej jakiś plejcik. Ale to jest dosłownie pierwszy i jedyny play, jakiego dostaniemy. A tam ci mają 8. Jać. No dobra, gramy Heraldice. Oni zarobili 1000 zł, my zarobiliśmy 125. No trochę słabo. Phase 2, not giving those angles to Team Heretics, is it's going to be a Drake or Herald trade. Hylissang hovering around might cost him. O, ale Hylissanga mamy szansę zbić? O, no, coś dusz, nie ma flesza, dawaj go, dobra, dobrze. No, bardziej tak bym powiedział, że to Hylissang oddał tego killa, niż my go zdobyliśmy, ale okej. Weźmiemy i to. Tam Wundera trochę był obijany przez WTO. Piętnasta minuta. Jankos cały czas niewidzialny. 10 level, żadnej erki jeszcze nie było zagranej. Ty, no nie wiem. Marcin, co jest? Czemu nic nie gramy, nie próbujemy? To Jankos jakby grał PvE po prostu. I turecik numer 2 dla Vitality. 4000 do tyłu, 2 smoki oddane, teraz zaraz z Bounty dostaniemy, jak tak będzie dalej to szło. Come on. A to jednak static dla tej, dla Zeri, dobra. Nie no, to nie ma opcji, żeby go zabił. No nie wiem, no mamy to duo Talia-Vaj. Nic nie próbujemy. Już takiego Iverna jakbyśmy znaleźli, no to chyba go mamy na hita. Ale no nic. Vitality 4016 minuta. Come on. No 1600 przewagi na midzie. No ale to jest first strike'a pewnie sporo, plus te 2 turety tam. Oj, Trymbi. No dobra, jest przerzut. Chyba możemy go zrobić. Niezły Redemption. No próbuj, dawaj do końca już, do odciny. Come on. Nie mamy Hylissanga. Mamy Photona, ale Flaket będzie martwy. Shit. Z wieloma HP. Bunder, pomóż coś, ratuj jakoś. Nie ratujesz. Ja pierdzielę, no nie wiem, co to jest grane, serio. Czemu Flaket z tą erką czekał tak długo? Przecież tego Hylissanga można było na luzie tam zbić. Co tu jest grane? Co to za pasywność? No zobacz. Bounty 17 minuta. Turę dodajemy na midzie. Też może nie padnie. Nie no, padnie. Ja pierdzielę, no nie wiem. Oddajemy, skalujemy, tylko no nie powiedziałbym, że nawet jakoś tam super skalujemy. Trendball. Ty no pardon, Flaket ma tutaj erkę cały czas. I teraz dopiero tę erkę zagrywa. Yes. Okrutna bieda. Ty, no nie, no serio, nie wiem co się dzieje z Hereticsami, kurczę. No Flaket, ja tak samo właśnie, kurde, muszę z tyłu głowy się poczesać, no bo nie wierzę co się tam dzieje, kurczę. Warmog już Leony, u Leony 18 minuta, o kurde, bardzo wcześnie. A z kolei my tam, co gramy? Loketa chyba, ta? No dobra. 2400 na midzie. W 18 minucie. Ty, no nie mogę na to patrzeć, na tę grę. Znaczy Dark Seal na LeBlance, na tym, na Ivernie. I teraz o wiele silniejsi są gracze Vitality. Żadnej szansy nie mamy teraz na jakąkolwiek walkę. Smok za 30 sekund. Oddajemy tego smoka. Nie mamy prawa wygrać tam. 2 itemy na midzie, 2 itemy na AD carry, na dżungli tak samo. Nie ma szans, nie mamy podjazdu kompletnie. Jest. Nie no, chyba nie padniesz, co, Wunder? Ja pier... Nie wiem, stary, zaraz chyba to wyłączam ten mecz. Jezu, jaka tragedia. Ej, no tak smutno mi się to ogląda. To nie wiem, na wiosnę się to tak zajebiście oglądało, jak to chodziło. A teraz no, zero kurcza polotu po prostu, no. O co chodzi? Trymbolon? O, dobra. Próbuj. Mamy damage? Musimy mieć. Dobra, nice. Brawo, Marcin. Ale to za smoka. Który na topie może chociaż jakoś? Dobra, weźmiemy z bounty. No dobra, dobra, dobra. Coś jest, coś tam wpada w nasze kieszenie. $4000. Coś tam się niby zredukowało. Zwyro. Jeszcze Hylissang goni. No dojazd. Zwyro TP? Nie, no Leona wali ulti. Nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie. O. I dla Karziego 5. kill. Nie wiem, aż nie chce mi się nic zgadać po prostu. Nashor? O. Jeszcze Zwyro teraz staje i nie ma TPK, nie? Jankos. Come on. Smite'a mamy, mamy flesza. Jakieś opcje są. Trymbol. Trzymaj się. O, fajne wyrzucenie. Próbujmy, dawaj, dawaj Flaket, rozkręcaj, rozkręcaj to full auto. Dobra, mamy Hylissanga, zatrzymany Nashor. 21 minut. Pierwsze klaskanie dla Heretics, kurde. Ale dobra, coś tam idzie, coś tam jest. Fajne ulti od Wundera, dobra robota. Niby Trymbi złapany, tam ci się podniecili. Wunder, ereczka, cyk, 3 osoby. Potem głęboko z Hylissangiem. No i dojazd 4v2. Spoko, szkoda, że to nie foton padł, ale lepsza Leona niż nic. No co się dzieje, Lenka? Co się dzieje? Nie dowierza chyba, coś się odwaliło. Czekaj, że zawodowiec, jeśli dotyka nosa, to jest wkurzony? Czy to prawda? Może. Rogue na G2, następny meczyk. A raczej przejazd łatwy dla G2. Nic ciekawego raczej meczycho. Trochę lipa, za 2,5 minutki trzeba grać o smoka. Soul point dla Vitality. No żadnego smoka nie możemy oddać. Musimy złapać wszystkie, jak Pokemony. Coś tam do Nashora się przebijamy niby. Niezła RK od Karziego. Trochę ciężko jakkolwiek tutaj grać, bo LeBlanca wywali ci full combosa i będzie ciężko. Ten no wchodzą jak do siebie Vitality, nie? Ale jak tam wciąż rozciąga. Wunder musi tam wracać. Trzeba pilnować. 35 CS na topie. 20 i carry, reszta równa. Czekamy na smoka. Już nasza raczej tutaj nie będzie granego. Pytanie, czy BTO lecz roda drugiego robi, czy co on tam ogarnia? Czy jakiegoś Banshee może by nie zagrał? Ty, 2 razy ten itemek. No to chyba nie jest unique. Jest nie głupi pomysł od Linkasa. Drugi ledge rod u BTO. No dobra, Czy jest szansa, żebyśmy coś tutaj pograli? Mam nadzieję. Ty, no Trymbi, 1/3 HP na jakieś QE tam było chyba? Trochę mięciutki Trymbi. Ty, no patrz, no patrz, no patrz. No patrz! Uciekaj Trymbi! Rikalo, już nic nie zrobisz. Nie! Ja pierdzielę. Flaket, klikasz coś? Ciężko się klika. No ale może? Oj! Ja pierdzielę, ale przejazd. Ty, no tragedia jest. Tragedia jest, po prostu jest tragedia. Ale smutna gra, Boże. Brawo, Wunder. Tepek? No, brawo, Wunder, no. No nie wiem, jedyna szansa jeszcze na comeback to jest jakiś, wiesz, flip na Elderze. Ej, ale smutna gra. Jedna z najgorszych, jakie widziałem, jak Heretics gra. Serio. Turbo lipa. Ty, no jakieś takie zero energii, nic, żadnego planu jak zagrać. Masakra. Coś tu niby Flaket klika, no ale te wszystkie shieldy, Redemption. Nie ma opcji się przebić. Jeszcze knockup od Daisy, Photon dolatuje z flashem. Poskładany. No i Inferno siedzi. Wunder połowa HP od WTO na połka, nice. I Wunder bez TPK jest. O, ten item zrobił. Downcore. I to z tego się, to się robi z dwóch tych? No nie pamiętam, jak się nazywa ten item. Teraz zreworkowali niby ten item trochę. Rzeczywiście, Forbidden Idol 2 razy. Z Blasting Wandem. 2% heal and shield power i 10 AP. Za każde 100% baseman regenu. Okej. Okay. Ale dobrze, i tak Vitality jakoś za bardzo tego naszego tak nie chce robić, bo boją się, że można to stracić. Flaket w ogóle antyheala robi? A po co? Czemu tak? O! Kurczę, jakby tam Jankos zdążył jeszcze z R-ką. Byłoby fajnie. Ty, Karzy w ogóle 1000 golda za jego łeb. Dobrze by go było złapać jakoś. No ale to jest ezik. Cały level na topie. Mech. LeBlanca z czapką już. Nie widzę tego, nie widzę tego. Wunder nie ma TPK. Jankos. Jankosie. Jankosie, Marcinie, Jankowski. O, jako za wcześnie, ale mamy LeBlankę. Maybe. Wunder, wywalasz Karziego, dobra. No i co? Ty, bo Jankos tam zaraz od Daisy zostanie wpiernicz. Ten nasz jeszcze się nie zresetował. No i... no i 2 za 1 dla przeciwnika, jeszcze nasza rabiorą. A nie, no chyba koniec gry. Ja pierniczę. Smutek. Smutek, rozczarowanie. Ja do 10 tysięcy straty. Soul wzięty. Yes. 2 levely na topie. 2 levely na midzie. A 1,5 levela. AD Carry, no też 1,5 levela. Na supporcie też 1,5 levela. Ty, no totalna deklasacja, to jest serio. Jeśli to wygra Heretics, to będzie jakiś cud. Może by tam jakieś głupie wejście, nie? Jedyna szansa no to jest ten Elder Dragon, po prostu. Jankos po prostu jakoś musi ukraść. Muszę sobie przypomnieć, że jest Polakiem i trzeba kraść. Innej szansy nie ma na tę gierkę już. Turet kolejny darmowy. I tak się robi kasę. O! O! Nice, tylko duża inwestycja, nie? Dwie reczki zagraliśmy. Oj, nie wiem, czy nie przesadzają czasem Vitality? No, zwyro padł, ale dobra. Powoli. No dobra, trzymamy się, bronimy się. Aż bez przesady. Ty lecą dalej? Chcą puszować? Odważne Vitality, odważne, ale w sumie no Flaket nie ma erki, więc nie jest groźny. O, Vitality trochę bije, o mój Boże, Wunder. Come on. Ty, bo oni to skończą. Ja pierdzielę. No dobra, kurde, nie wiem, no będę musiał chyba dzisiaj coś wychylić. Ej, w ogóle a propos wychylenia, no coś tam było na weselu Pitego i tą waj w drafcie wczoraj, no przegapiłem, no. Sorry. Ale pasowała w tamtym drafcie, nie? Zresztą tutaj w tym drafcie też pasowała. Dobry to był draft ze strony Heretics, no ale nic nie grali. Jankos do 15 minuty niewidoczny kompletnie, no o co chodzi? Heretics, co to miało być do cholery jasnej? Co to był za mecz? Ale lipa, Boże. Marcinek, no co to było? Proszę cię. Nie wiem, serio, kurde. Dwa pierwsze tygodnie Heretics, no lipa. Te dwa zwycięstwa, które zrobili, no fajnie, że je wygrali, ale one też nie były jakieś takie, wiesz, super styl wygrywania to nie był. No tej MVP Karzy na pewno, nie? Przecież to Vitality też nawet nie jest dobre, a my na nich nie potrafimy nic zagrać. A, tragedia. Dobra, tyle. Tragiczny dzień. Okropne. Oby następny weekend dla Heretics był lepszy, no ale... Trzeba się tam, kurczę, skupić i ogarnąć po prostu. Jakie są następne mecze? W ogóle jeszcze sprawdzę szybko. Co tam oni mają w kalendarzu? Panowie... SK Gaming i Rogue. No dobra, no Rogue chyba zrobimy, ale SK jest teraz mocne, więc będzie ciężko. Dobra, tyle. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inny film na YouTubie. Życzę wam miłego dzionka. Bye.